Witajcie! W naturze istnieje wiele rzeczy, które nadal pozostają bez wytłumaczenia. Naukowcy z roku na rok zdobywają coraz większą wiedzę na temat zjawisk pochodzenia naturalnego. Tu Światowa Topa, a w dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie na temat naturalnych zjawisk, które nie mogą zostać wytłumaczone przez naukowców. Miejsce pierwsze. Czarcie koło. Jest to charakterystyczny fenomen, który układa się w kolisty wzór powstający wśród traw i ściółki leśnej. Uważa się, że za powstanie takowych obiektów odpowiedzialna jest siła magnetyczna, która zaś jest produkowana przez nieznaną nam dotychczas energię. Nazwa czarcie koło nawiązuje do działalności sił nadprzyrodzonych. Mówi się, że powstaje to w wyniku oddziaływania kilku gatunków grzybów. Ta teoria mówi o tym, że za powstaniem tego zjawiska stoi silna toksyna, która produkowana jest przez grzyby. Czarcie koło występuje na prawie każdym kontynencie. Ten zjawiskowy fenomen budzi respekt wśród naukowców i ufologów. W poprzednim wieku to zjawisko często było tłumaczone jako pozostałość po obcej cywilizacji, która podobno odwiedzała kiedyś Ziemię. Na dzień dzisiejszy wiadomo jedynie tyle, że czarcie koło powstaje w wyniku wytwarzania toksycznych substancji przez grzyby. Jeśli chciałbyś dostać serduszko pod komentarzem, to napisz naukowiec. Miejsce drugie. Podwodne tornado. Jest to jedno z najbardziej tajemniczych zjawisk, które występuje na dnie mórz i oceanów. Mówi się, że zostało ono tylko raz sfotografowane i sfilmowane. Australijscy geolodzy z Instytutu Oceanów Schmidta przeprowadzali badania dna Morza Koralowego w okolicy Queensland w Australii. Geolog Robin Beeman podczas eksplorowania dna natrafił na fenomen, który prawie niczym się nie różni od tornada występującego na powierzchni Ziemi. Uważa się, że dna mórz są jednymi z najsłabiej poznanych obszarów na naszej planecie. To właśnie dlatego ten fenomen został odkryty dopiero w tym roku. Podwodne tornado jest niewiadomego pochodzenia. Najprawdopodobniej przyczyną powstania są podwodne turbulencje lub ruch wody wynikający z różnicy temperatur ośrodka. To zjawisko, mimo iż nie jest niebezpieczne, budzi respekt wśród naukowców. Miejsce trzecie. Piorun kulisty. Jest to bardzo rzadkie zjawisko meteorologiczne. Ten fenomen objawia się jako świecąca i poruszająca się kula o promieniu od kilku do kilkudziesięciu centymetrów. Czasami nawet towarzyszy jej głos podobny do syczenia. Mówi się, że jest to jeden z rodzajów wyładowania atmosferycznego. Naukowcy nie są w stanie określić pochodzenia tego fenomenu. Piorun kulisty może mieć różne barwy. Najczęściej jest ona biała, żółta lub bladoniebieska. Zjawisko trwa maksymalnie kilkadziesiąt sekund. Niektórzy uczeni wysnuli tezę, jakoby to zjawisko było po prostu złudzeniem optycznym. W roku 2014 doniesiono o pierwszej naukowej obserwacji tego fenomenu w naturalnych warunkach. Naukowcy zaobserwowali zwykłą burzę, gdy w pewnej chwili po silnym uderzeniu pioruna w odległości około 1 km od aparatury pojawił się piorun kulisty. Miejsce czwarte. Wyładowania atmosferyczne nad Catatumbo. Jest to zjawisko przyrodnicze, które występuje w Wenezueli u ujścia rzeki Catatumbo. Ten fenomen polega na bardzo intensywnych wyładowaniach atmosferycznych, trwających około 300 dni w roku przez około 9 godzin dziennie. Mówi się, że ujście rzeki Catatumbo, które wpływa do jeziora Maracaibo, jest regionem o najwyższej intensywności wyładowań na świecie. Szacuje się, że w ciągu godziny uderza tutaj średnio 250 piorunów. To zjawisko współcześnie jest nazywane jako niekończąca się burza. Na chwilę obecną wyładowania są niewiadomego pochodzenia. Podobno wyładowania nad Catatumbo uwalniają energię elektryczną, która mogłaby zasilić 100 milionów żarówek. Największa liczba wyładowań przypada na okresy od sierpnia do października i od maja do lipca. Miejsce piąte. Siostry Pollock.
W dniu 5 maja 1957 roku w małej prowincji Hexham w Anglii dwie dziewczynki o imieniu Jacqueline i Joanna Pollock zostały śmiertelnie potrącone przez samochód. Po roku od zdarzenia matka zmarłych sióstr ponownie zaszła w ciążę. Kobieta po raz drugi urodziła bliźniaczki, które nazywały się Gillian i Jennifer Pollock. Te dziewczynki zachowały fragmenty wspomnień swoich zmarłych tragicznie sióstr. To zjawisko nazywa się reinkarnacją i jest jednym z najbardziej tajemniczych fenomenów na Ziemi. Naukowcy od dekad zbierają informacje na temat ludzi, którzy opowiadają o szczegółach z życia ludzi, których nie mieli prawa znać. Ojciec zmarłych sióstr Jacqueline i Joanny miał przeczucie, że jego żona urodzi je ponownie. Po jakimś czasie rodzice zauważyli, że Gillian i Jennifer posiadają na ciele dwa znamiona, które są niemal identyczne jak u zmarłej Jacqueline. Po latach obserwacji stwierdzono, że urodzona 10 minut wcześniej Gillian była wcieleniem zmarłej 11-latki, zaś Jennifer drugiej z nieżyjących dziewczynek. Naukowcy postanowili przeanalizować życie zmarłych bliźniaczek i tych żyjących. Okazało się, że Gillian i Jennifer posiadają bardzo wielką wiedzę na temat swoich niepoznanych zmarłych sióstr. Miejsce szóste. Deszcz zwierząt. Jest to bardzo rzadkie zjawisko meteorologiczne, które charakteryzuje się tym, że nielotne zwierzaki spadają z nieba. Takowe zdarzenie zostało odnotowane na prawie każdym kontynencie. Mówi się, że najprawdopodobniej trąby wodne chwytają stworzenia, to jest ryby lub żaby, i przenoszą je na kilka kilometrów. Jednakże jest to wyłącznie hipoteza, która nie została potwierdzona przez naukowców. Najczęściej w tym typie deszczy biorą udział ryby, jednakże słyszano też o ptakach, żabach, jaszczurkach oraz pająkach. Na przestrzeni dziejów uważano, że przyczyną powstania deszczu zwierząt są siły nadprzyrodzone. Niekiedy badacze stwierdzali, że padające stworzenia przeżywały upadek, szczególnie ryby, co pozwala wnioskować, iż spadły krótko po poderwaniu z powierzchni ziemi. Czasami spadały nawet zwierzęta całkowicie zamarznięte, co wskazuje, że osiągnięta przez nie wysokość była niezwykle wielka, gdzie panująca temperatura spada poniżej 0 stopni Celsjusza.